Wizualizacja oraz sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem sterownika PLC oraz panelu operatorskiego. Sterowanie oświetleniem przed domem. Światło przed domem możemy zapalić przez przycisk na panelu operatorskim. Jak również przełącznikiem trójstanowym X0 na skrzynce. Czasowe ustalenie godziny załączania oświetlenia, jak również czasowe ustalenie godziny wyłączenia możemy uaktywnić poprzez wpisanie hasła dostępu 3 jedynki. Przechodzimy do planu domu. Inne funkcje sterowania i wybieramy godzinę 5.20, a 5.21 godzina wyłączenia. Jak widać, lampka zapaliła się. Natomiast po minucie ona zgaśnie. Ale przyspieszymy to. Przygotujemy do planu domu i wyłączając oświetlenie w całym domu. Sterowanie oświetleniem w poszczególnych pokojach również możemy wykonać z poziomu panelu. Możemy załączyć pokój dziecka, kuchnię, sypialnię, dwa oświetlenia w salonie, hall, łazienkę. Jak również z poziomu teczki. Oraz poprzez zakładki. Sypialnia, łazienka, pokój dzieci, kuchnia. Kuchnia trochę długo się ładuje. Salon. Oraz hall. Ręczne włączenie, wyłączenie lub czasowe wyłączenie całego oświetlenia w domu. Za pomocą przycisku na panelu możemy włączyć, wyłączyć oświetlenie w całym domu. Albo przełącznikiem trójstanowym X8 na skrzynce T-Box. Możemy również ustalić godzinę wyłączenia oświetlenia w całym domu. Niech będzie to 5.23. O 5.23 oświetlenie w całym domu powinno się wyłączyć. Wyłączyło się. Teraz zaprezentuję symulację pobytu domowników w domu. W tym celu przechodzimy do głównego menu i wpisujemy hasło do symulacji. Jeden, dwa, trzy, cztery. Załączyła się symulacja. Pokój dzieci się zapalił. Następnie łazienka. Potem hall, kuchnia, sypialnia, przechodzimy do salonu, z powrotem łazienka, hall i tak w kółko.
Aby wyłączyć symulację, wychodzimy i wpisujemy ponownie hasło. Sceny świetlne, czasowe świecenie lampek. Czasowe świecenie lampek jest w zakładce plan domu, inne funkcje sterowania, timery. Jeżeli chcemy, żeby przez 4 sekundy paliły się lampki żółte, wpisujemy wartość 4 sekundy i załączamy. Przez 4 sekundy palą się wszystkie żółte lampki. Jeżeli chcemy, żeby przez 3 sekundy paliły się zielone, ustawiamy czas i załączamy. To samo z czerwonymi, przez sekundę. Żeby uaktywnić funkcję świecenia lampek po kolei, przyciskamy ten przycisk. Lampki będą się paliły od Y0 do Y9, z powrotem zaczynają gasnąć. To wszystko.